Witam Was w kolejnym filmiku. Mówi do Was Max D890. Dzisiaj krótka recenzja boomboxa, którego posiadam. Kopę lat wysłużonych, wygranych. Co my tu mamy? Mamy tak. Antenę. Moja antena jest pięcioteleskopowa. Normalna była na 3 bodajże. Dlaczego ją stuningować? To się nazywa stuningować. Wydłużyłem, bo nie mogłem znaleźć mojej radiostacji, której często słucham. I to mi pomogło w tym, że więcej ściąga radiostacji do tunera. Co my tu jeszcze mamy? Odtwarzacz CD. Się wkłada płytę. Z tym był problem, że tą płytę jak się wsadzało tutaj, to czasem się ubrudziło, bo tutaj nie było jak dostać się, żeby ją wyciągnąć. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego w tym Philipsie AZ1602? Przycisk do wzmacniania basów, czyli Dynamic Bass Boots. Tu jest ten przycisk, a tu jest mój przycisk. Dlaczego tak? Ponieważ on tam w środku miał taką wadę konstrukcyjną. Tak, panowie z Philipsa, macie wadę konstrukcyjną, która była kiedyś, ale już tego nie produkujecie sprzętu. On tam był pod takim, aż tak był zagięty. O, ten przycisk miał tak, był na dół tutaj i taka była praktycznie stopka. I w momencie, gdy się naciskało ten przycisk, on szedł tak bardziej pod kątem i on się ułamał tam w środku. Więc zasięgnąłem rady radioelektronika pana Edmunda, który mi powiedział, że to musi być na wprost, żeby tego drugi raz nie łamać. Więc razem z nim doszliśmy do takiego wniosku, że musimy zrobić jakąś dziurkę w miejscu, gdzie jest ten wciskany, gdzie jest, jeśli go wciska, żeby lepiej grały basy. I wywierciliśmy dziurkę. Małą wiertareczką wywierciliśmy dziurkę. Nie mieliśmy akurat żadnego jakiegoś specjalnego przycisku. Ja użyłem do tego wkładu z długopisa. I działa. I to było bardzo poręczne, bo w momencie, gdy to pokrętło tutaj dawałem do góry, drugim palcem mogę sobie nacisnąć. Nie musiałem jeden palec ściągać, żeby wciskać tutaj, bo tu była już odległość, za daleko. Tylko to było wszystko pod ręką, proszę bardzo. Włącza się i włącza. Dwa zakresy radia, bo to jeszcze było na starej częstotliwości 74-65 MHz, a ta nowa jest 88-108. Magnetofon. Dwukieszeniowy. On miał tutaj problem z tymi dociskami kasety. To się składało kasetę. Były takie dwa zagięcia. O, może tak pokażę. I w momencie, gdy się wsadzało kasetę, ona się ruszała za każdym razem i mnie się to łamało. Więc musiałem użyć lepszego kleju. To nie był super glue, jakiś jeszcze cjanowo, coś tam. I dopiero my tutaj skleił. Śmierdziało niesamowicie, myślałem, że się aż się zacznie to palić, tak to śmierdziało. Ale wytrzymał, tak tu widać, klejenie klejem zwykłym nie wytrzymało. Sprzęt jest dalej sprawny. No jest z 98 roku, z maja 98 roku. 2008, 10 lat. Mamy rok 2014. No to jest ile? 14 lat? Dobrze mówię?
2008, 10 lat. Nie, 16 lat. 16 lat, tak. 16-latek. Takie coś. To były pierwsze boomboxy Philipsa. One były z podwójną na dwie kasety. Na jedną kasetę też było. Później reklama tego na jedną kasetę to było w zamku coś a la zamek Frankensteina. On tam wchodził w jakieś, otwierał drzwi i schodził na dół po schodach i któryś tam chciał chyba ten doktor cały chciał jakiegoś jeszcze innego ożywić czy jakoś tak i on chwycił tego właśnie boomboxa w tej reklamie i taki cały była ta reklama Philipsa. Fajna, mi się podobała, na razie nie mogę coś odszukać na YouTubie. Drugi kontra ta firma Philips była odpowiedź Panasonic Cobra. Głośniki Cobra była płaściutka, głośniki były tutaj u góry i tutaj były wylotki na basówki, na powietrze. Tutaj się, nie, on się otwierał tutaj od góry, tu było na kasetę, tutaj było, płyta wyjeżdżała. Firma Philips, no pod padzioch. Dlaczego? Bo musiałem tutaj wymienić i silniczek od magnetofonu i głowicę, czego się nie spodziewałem, pomimo tego, że on często był używany i mocno grał, znaczy mocno. Zacząłem, miałem wolną sobotę, to praktycznie no 8, 10, 15 godzin potrafiłem grać, tak słuchałem muzyki. Sony też coś wyprodukował, jakiegoś boomboxa, ale on był 1,5 razy droższy. Ten kosztował, żeby was nie skłamać, w 98 roku 499 zł czy 599 zł. Jakoś tak. W podobnej cenie był właśnie ten Panasonic Cobra i Soniarz, tylko że Soniarz to już dźwięk w nim był inny. Inaczej to brzmiało. Tutaj się dało kasetę i on odtwarzał jak odtwarzał. Panasonic to samo, a w Soniarzu jeszcze było inaczej. Wtedy Sony po prostu waliło na jakość, robiło, ludzie płacili za Sony, lat w 90-tych latach to było niezniszczalne. Co jeszcze ma? A przycisk do szybkiego i wolnego nagrywania, przegrywania, przepraszam. Jeśli tutaj się włączyło play, tutaj jest rekord i można było wyłączyć podwójną prędkość. Z tyłu wyjście na baterię. Gniazdo, czy kieszeń na baterię. Kieszeń na baterię. Tutaj, gdzie jestem? Wyjście na wloty powietrza. Taki no, nie za ciężki ten boombox i dość wytrzymały jest. Próbach grania i w ogóle. Taki sprzęcik. No. Tyle mogę powiedzieć o tym Philipsie. Ja tutaj po prostu no, nieudany projekt. Tutaj wejście na słuchawki jeszcze. Nieudany projekt z tym przyciskiem tutaj. Dynamic Bass Boots. Miejsce jest dobre, wycelowane, ale ułamał się. Co chwilę się tam komuś łamał, słyszałem. I tutaj jest tylko przełącznik na płytę, radio i na kasetę. I w momencie, jak gdy się przestało grać na kasecie, to tutaj był też power off. To tyle z mojej małej recenzji tego Philipsa Z16-02. Piszcie tutaj komentarze, czy wam się to podoba. Jak coś, to będziemy więcej filmików kręcić o takich właśnie
latach świetności, sprzętów. Nie wiem, może coś jeszcze lepszego nakręcimy. Na razie, mówił do Was Max D890.